Piękna pogoda. Pojawia się tu jajecznica zrobiona z tyrem klasycznym. Nie dla mnie. Ja zaraz będę próbował robić jajecznicę takim styrem, co mi kolega powiedział. Co prawda śniadań nie jadam, ale chciałem przetestować. Przygotowałem sobie czystą patelnię. I teraz tak, najważniejsze to jest oddzielić żółtka. Ty, to mnie za dużo wciąga. Dobra, jest. Dwa, chodź. Ach, nawet się udało. Bo ma się to robić wszystko w innej temperaturze. Trochę jakiegoś tłuszczyku. W moim przypadku to jest taki bekonik zeskwarkowany. Dobra, już nam się to elegancko roz... Można sobie na szyneczce zrobić na masełku, jak to tam lubię. Akurat miałem coś takiego pod ręką. Od mamusi oczywiście. I tak, pierwszy element to zarzucamy to samym białkiem. Podobno to się wszystko powinno ścinać w innej temperaturze. No i skramblujemy. Wygląda, wiesz, jak co? Jak co? No, nie będę mówił co. Dobra, i teraz na koniec dodajemy żółtko. I to sobie skramblujemy, wyłączając już podobno ciepłość. No, już wygląda jak normalna jajecznica. Że dla mnie trochę zawodnista. Jeszcze trochę temperaturki jej tutaj dosadzę. No, wygląda jak jajecznica. Tutaj, powiem szczerze, smakuje jak jajecznica. Czy jakiś błąd popełniłem? No to zjadłeś przed chwilą tam, no weź spróbuj. Czy widzisz różnicę? No, tutaj zgromadzona grupa testerów stwierdziła, że nie widać różnicy. No ja też nie widzę. Może jakiś błąd w sztuce popełniłem. Chyba, że żółtka powinny zostać takie lejące, a ja takiej trochę lejącej to nie za bardzo. Oczywiście afera jest, czemu szafa trzyma buty na stole. Dlaczego? Bo są jeszcze nowe, niechodzone. I można je trzymać na stole, na przykład, żeby zobaczyć, czy to jest dobry numer, czy nie ma dziury, po prostu. No tak, niestety doszły do mnie te informacje, że mój ulubiony Casey, smutno, ci obejrzałem sobie rano ten jego vlog, że się zmęczył, ale jestem w stanie to zrozumieć, bo tak naprawdę niech ktoś z was sobie próbuje codziennie nagrywać coś, żeby było chociaż trochę w miarę interesującego, bo wiadomo, że no on to już w ogóle petarda tam poszedł w te swoje projekty takie, że szaleństwo zupełne, co on tam wyprawiał, ale to musiało gościa po prostu zmęczyć, no i wcale się nie dziwię, że chce sobie spróbować czegoś innego, bo tak jak on powiedział, 16 godzin mu zajmowało dziennie kręcenie tego vloga, no. A żeby zrobić coś jeszcze innego, to potrzeba czasu. O, mnie na szczęście na razie cały czas to jeszcze kręci, ale też czasami jest człowiek zmęczony, no. Nie chce się czasami czegoś kręcić. No. Potrzebne są takie właśnie przerwy, typu gdzieś wyjazd, żeby coś się takiego bardziej emocjonującego działo. Mimo wszystko no, jest mi smutno, ale cóż, taka jego decyzja i trzeba to uszanować. Piękna pogoda, startujemy. Dystans już będzie w kilometrach, jak mniemam, obliczany. Dzień dobry. Przepraszam, chciałem tabletkę taką na odrobaczywienie dla pieska. Takie mieliście jakieś ciasteczkowe czy coś, co? A dla cytryny? Tak. Proszę chwileczkę poczekać. Okej. No na tabletkę żeśmy się nie doczekali niestety, może następnym razem się uda, bo już zaraz się ściemni. No, widać, że tam dużo innych zadań na głowie. Dystans 9,80, całkiem niezły. Wyprowadziłem dzisiaj fureczkę na przejażdżkę, no bo raz na dwa tygodnie trzeba podładować akumulatorki, jakąś zrobić taką, no traskę, 100 km pewnie, jak 100 km to domyślacie się, gdzie mnie poniesie. A po mieście kręcenie to takie trochę bez sensu, a tak to przejedziemy, podładujemy akumulatorki, przeczyścimy tarcze hamulcowe i będzie ok. Pytań było sporo, skąd się bierze koreańskie potrawy po mojej ostatniej gardłowej prezentacji. Naprawdę pomogło, uwierzcie mi, wydaje mi się, że to jednak pomaga. Tam opinie w komentarzach były różne, ale kilka osób też podzielało mój pogląd, że to nie jest efekt placebo, tylko że to faktycznie pomaga. Nie wiem, gdzie to kupić, bo ja pamiętacie, że sobie przywoziłem te zupki, te potrawy. Cały czas mam w głowie te zupki. Zresztą wszyscy tak nazywają zupki. To nie jest zupka, to jest potrawa.
tak jakbyśmy nazywali spaghetti zupką. To nie jest zupka. Nawet jak jest z puszki, to nie jest zupka. To kupujemy potrawę. Także nie wiem, gdzie to nabyć, bo dostałem to od Przemka. W przesyłce nie wiem, skąd Przemek to zdobył, ale generalnie są na pewno inne niż te koreańskie, które ja przywoziłem, bo jest po angielsku opis. Nie, znalazłem, bo żeście mi też podesłali, że są gdzieś na Amazonie do kupienia. Amazonie angielskim, czyli amazon.co.uk. Może jak znajdę, to wam w link w opisie dam. A jak nie, to sobie wpiszcie. Znaczy nie wiem, co sobie wpiszcie. Może gdzieś dostałem to od was, jak się dokopę, to wam wrzucę, tak? Więc tyle mogę wam powiedzieć, jeśli chodzi o koreańskie zupki, a jak ktoś ma cynę, gdzie się w Polsce to kupuje, to też możecie gdzieś tam w komentarzach dorzucić. O kurnia, tu mi goście wychodzą na środek drogi. To oczywiście sobie wtedy zainteresowane osoby do tego dotrą i będą wiedziały, jaka jest sytuacja. I w BMW mówicie, że nie ma temperatury. Jest temperatura. Nie wiem, czy to jest chyba oleju, bo jest narysowana ta miarka od oleju. Może nie jest to temperatura cieczy chłodzącej, ale generalnie temperatura silnika, tak może to uogólniam. No i teraz mam 75 stopni, tak więc dopiero się rozgrzewa i w BMW do 100 ono dochodzi. Nie do 90 jak w większości samochodów, tylko do 100. Dzień dobry. Menu już trochę jest mi znane. Jesteś nowego dzisiaj? Tak, bo już był hamburger, był makaronik, a dzisiaj może coś innego. No to może ryż pan spróbuje, może pan sobie też wybrać jakiś dodatek mięsny, wołowina, kurczak, albo krewetki, albo co? Nie, no to wołowina zdecydowanie, jak ryż. I ryżu faktycznie nie próbowałem, a że ostatnio robiłem u siebie eksperymenty w domu, to mogę z ryżykiem przeeksperymentować. Tak, to proszę ten ryż z wołowiną. Dobrze, coś do picia, woda, herbata? A dzisiaj bym skorzystał z tego innego, jakiegoś takiego może pomarańczowego coś. No to kierot czy sok? Nie, taki, o, niech taka pomarańczóweczka będzie. Dobrze. Dobra, ile płacę? Ale mówię, 22 zł 40 grosz. A zbliżeniówka? U nas kartów się nie da płacić, tylko gotówka. Poważne niedopatrzenie. Tak, wiem, wszyscy ubolewają, niedługo to można na terminie. Dobra, jest tak, proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dobra, jak już tak, to się dorzucę wam na większy interes, żeby było co. Dobra, dziękuję. Tak wygląda akurat idealnie w moją fast-foodową dietę, się to wpisuje. 19,90. Mam nadzieję, że mi wystarczy energii na cały dzień. Widzę, że porcja taka dla komandosa. O matko, jakieś szaleństwo. A to jest normalna czy powiększona? To jest normalna. No to solidna. Opuszczam Starachowice, najedzony sakramencko, muszę przyznać. Potężna to zaiste porcja tego ryżu była. No za 19,90 to nie wiem, czy się kiedykolwiek w życiu tak najadłem. Bo myślę, że powinna być to oznaczona symbolem kilofu w menu, że to jest dla górnika porcja po całodziennym febrowaniu na przodku, bo naprawdę jest, no, jest czym pojeść, jest czym pojeść. Ja nie jestem jakimś super mega wielbicielem ryżu, jednak zdecydowanie jestem wielbicielem makaronu, ale tutaj bardzo pozytywne zaskoczenie. Wołowinka bardzo dobra, jednak taka wołowinka z takim ryżem, no robi robotę, polecam, jak będziecie gdzieś w okolicy. Samochód przeleciał 1,50, teraz leci drugie 50, tak więc myślę, że znowu na jakieś 2 tygodnie, 2-3 będzie naładowany akumulatorek. A za 2-3 tygodnie znowu jakaś powtórka może będzie. Jak nie tu, to może gdzieś indziej, może nie wiem, do Krakowa pojadę, nie wiem, zobaczymy. No trzeba raz na jakiś czas, bo jednak samochód jak stoi i nie jeździ, no to też nie jest dla niego za dobrą rzeczą. Teraz na te 2 tygodnie to przynajmniej ja tak sobie w głowie ułożyłem, że trzeba by go ruszyć. Nie wiem, czy 2 tygodnie, czy może na miesiąc, ale przyjąłem 2 tygodnie, że lepiej częściej niż potem mieć z tym jakiś problem. No tutaj musiałem podpompować na przykład dzisiaj opony, słuchajcie, bo zmienił się klimat, temperatura znacząco spadła, w garażu jest inna temperatura, a na dworze jest inna temperatura i już ciśnienie trochę spadło i samochód zaczął protestować, ale napompowane, czujnik został odpowiednio tam przekalibrowany ponownie i już jest wszystko okej. Wracam do domu i montuję film i zapomniałem wam jak zwykle na nagrać adresu, gdzie to było, ta Wielka Micha, i ta Wielka Micha była tu. Bistro Umami na Facebooku znalazłem, widzę, że jest opcja franczyzowa, można sobie taką restauracyjkę otworzyć i działać, ale pokaż wszystkie informacje.
Aha, bo to jest czynne do której? Do 20. Tak więc już jest zamknięte i pokazuje Starachowice, Radomska 24, a i nawet jest widzę strona internetowa, czyli też można sobie tam jakieś informacje znaleźć. No, są pierożki, te różne inne pyszności.